Po nieudanym debiucie w obecnym sezonie rozgrywek Superligi Tenisa Stołowego zawodnicy Dekor Glasu wreszcie zdobyli komplet punktów w pojedynku z drużyną z Bydgoszczy. Dla Piotra Kołacińskiego to znak, że jego zawodnicy złapali odpowiedni rytm i są gotowi na kolejne sukcesy. Nie ukrywam, że źle weszliśmy w ten sezon. Po pierwszej derbowej porażce z Ostródami, później przyszedł kolejny pojedynek na wyjeździe, gdzie drużyna jako chyba jedyna, Lęborg jest typowana przez większość drużyn do spadku, tam wymęczone zwycięstwo 3-2, czyli też tam straciliśmy punkty. Dzisiaj cieszy bardzo to zwycięstwo, za 3 punkty. Mam nadzieję, że złapaliśmy odpowiedni rytm gry i potwierdzimy to już w najbliższym meczu z Rzeszowem. Niewątpliwie autorem piątkowego sukcesu jest nowy nabytek drużyny, Japończyk Kenji Matsudaira, który najpierw pokonał Marka Badowskiego 3-0, a w finałowym pojedynku zwyciężył Adama Patantiusa 2-1. Podobnie jak reszta zawodników Dekor Glasu, nie zaliczył udanego debiutu, ale w ostatnim spotkaniu pokazał, na co go stać. Kenji Matsudaira, jest to jego trzeci pojedynek w nowym sezonie w Superlidze. Debiut jego nie był okazały. W pojedynku derbowym przeciwko Ostródzie zanotował jedną porażkę. Później przytrafiła się dość nieoczekiwana porażka w Lęborku. Całe szczęście myślę, że znalazł właściwy rytm gry, nabrał trochę pewności i dwie kolejne, już trzy, licząc dzisiejsze, trzy kolejne wygrane, także trzy ostatnie gry Kenji wygrał, także liczę na, że ta pasa zostanie podtrzymana i wierzę, że te wygrane podbudują go jeszcze bardziej i wzmocni się psychicznie, bo myślę, że potrzebuje tego, bo wiem, że bardzo chce dawać siebie jak najwięcej, bo czuję się w naszym klubie bardzo dobrze, chcę jakby się odwdzięczyć. Jest wspaniałym człowiekiem, zarówno tutaj do treningów, jak i między zawodnikami, także dobrze się wkomponował w zespół i liczę na jego zwycięstwa. Iży Wrablik potwierdził, że na jego zwycięstwa też można liczyć. Czech nie miał większych problemów z pokonaniem Węgra Adama Patantiusa. Natomiast trzeci zawodnik gospodarzy, Patryk Hojnowski, nie zapisał zwycięstwa na swoim koncie. Mimo to zdobył uznanie trenera. Porażka Patryka Hojnowskiego, który grał z Andrew Bagalejem, jakby była wkalkulowana w nasze ustawienia. Ze względu na to, że Patryk Hojnowski od dłuższego czasu boryka się z poważną kontuzją ramienia i dzisiaj wystąpił na własną prośbę, wziął mocne środki przeciwbólowe i próbował grać, natomiast na tak wysokim poziomie, jaki jest Superlidze obecnie, ciężko jest marzyć o zwycięstwach. Także tu wielkie słowa uznania kieruję także do Patryka, który był bliski, myślę, że sprawienia niespodzianki, ponieważ praktycznie od 3 tygodni treningi są niemożliwe, także podszedł praktycznie bez treningu, a walczył na równi z rutynowanym zawodnikiem, z Andrew Bagalejem, zawodnikiem z Anglii. Obecny sezon rozgrywek Superligi rozpoczął się już na dobre. Zawodnicy Dekor Glasu niezmiennie mierzą wysoko i aspirują do zdobycia złotego medalu. Biorąc pod uwagę miejsce zajęte w poprzednich rozgrywkach, jak i ten skład, który praktycznie się nie zmienił, cele pozostają również bardzo wysokie. Chcemy zajść jak najdalej w rozgrywkach. Marzy nam się gra w finale. Marzy nam się złoty medal. Oczywiście przeciwnicy nie zwali gruszek w popiele i jeszcze wzmocnili jeszcze bardziej swoje szyki. Także teraz każdy mecz jest bardzo ciężki. Liga jest bardzo konkurencyjna, poziom jest bardzo wyrównany i bardzo wysoki, także będziemy walczyli o każde zwycięstwo w każdym meczu i taki jest cel. A zobaczymy, czy ta nasza dobra gra i konsekwentne podchodzenie do każdego meczu po to, żeby wygrać, okaże się jakby, co nam przyniesie na koniec sezonu. Walczymy o jak najwyższe cele, no i zobaczymy, z jakim skutkiem. Najbliższe spotkanie rozegrane zostanie już w niedzielę 9 października przed giełdowską publicznością. Dekor Glas będzie podejmował AZS Politechnikę Rzeszów. Początek spotkania o godzinie 16. Zapraszamy.